No i z gołębnika przynieśliśmy do takiego domku, tutaj kolega Arek ma taki punkt, gdzie może sobie, słuchaj, siedzieć, jako czekać na przylot gołębi. No jak deszcz pada, bo jak nie pada, właśnie, to jednak się chodzi. Tutaj się ogląda, właśnie stąd widzimy, za plecami naszymi jest gołębnik, moimi konkretnie, a tutaj mamy teraz do zaprezentowania trochę gołębi, o których tam wspominaliśmy już, to są gołębie lotowe, które kolega tu nam przygotował. Pokażmy wtedy, Arek, może ty sam decyduj, jaka kolejność będzie tych gołębi, no, i trochę nam o nich tutaj, mam nadzieję, opowiesz. To jest właśnie syn 461. Tego Van den Abele, tak? Ten z 13 roku jest? Tak? Z 13, bo tam jeszcze jakieś pojedyncze. Jaki ma numer ten gołąb? 17828. Na obrączce 0285, tak? Tak. Fajne takie czerwone Van den Abele oko, chociaż stary jest Glazer. To musiało iść za matką. Matka też super rozpłodowa, samica 753 od Rainera Putmana. To jest wnuczka Kanibala i wnuczka Kleine Dirk. Właśnie dlatego dokupiłem te gołębie od Van Dijk'a, bo miałem tylko przyjemność mieć dwa gołębie z Kanibala, dwa wnuki jego od Rainera, i z jednego i z drugiego jest strzał w dziesiątkę i tak właśnie przemyślałem, że po co coś innego szukać, jak tu się na tym terenie to sprawdza, nie? No ten gołąb miał 20 z groszem w B kategorii. Koeficjent. Pokażmy skrzydło jego, może Czarek. O tak, o, widzimy. Dwa razy trzeci. W zeszłym roku miałem taką 500. Ostatnia to była taka prędkość trochę powyżej 1000. To tu jest też ta wnuczka, ta cała trójka jest. Jednego tylko nie ma, bo zginął, który był szósty w oddziale, ale no ta wnuczka starego przyszła. To miała 7 minut wyprzedzenia nad drugim moim gołębiem. A 18 minut wyprzedzenia na trzecim, to były wszystkie trzy pierwsze w oddziale, ten był trzeci. W tym roku była podobna 500, też taka nawet poniżej 1000 metrów na minutę, no to ten samiec był, tam miałem 5, 7, 11, to nie chcę teraz skłamać, ale albo był albo 5, albo 7, pierwszy, albo drugi. I on jest akurat, to jest jeden z tych samców, które tam coś pomagają, i on jest w parze też z lotowaną samicą, bo większość tu jest z gołębiami, które nie są lotowane, albo były lotowane, a zostały zostawione w trakcie sezonu po prostu do dobrze lecącego partnera. Tu jest samica, która też występuje w B kategorii w drużynie. To jest z 2012 roku, tak? Znaczy ona występuje, on miał występować, a ciągle mi się mieli. Tak, z 12. Jaki ma numer? 2200 w tym roku, albo w zeszłym. Chyba w tym. A w tym roku pierwsza na oddział też. W zeszłym roku jej siostra pierwsza na oddział, i to jest właśnie z tego drugiego Van den Abele 174. Razy ta samica od Stevenika 9988. Ten drugi Van den Abele, to mówisz 184, to też jest z tego starego 461? Nie, to nie, jest ten oryginał, właśnie. To jest oryginał. I tam też był z Blixema też, czy nie? Tak, tak. On jest wnukiem Blixem i po prostu ona to jest pełna siostra Luny, która była właśnie trzecia w RPA i 20, dwa razy na hotspocie wygrała kasę. W Chinach parę lat temu jej pełna siostra też na półfinale też 1000 euro ugrała, także na wspólnych gołębnikach. Karmę też zarobiła trochę. Tak, i ci powiem, że tam była w Chinach, ta Luna była i jej półsiostra była w Portugalii. I może jeszcze jednego gołębia wysłałem, to na cztery jej rodzeństwo lub półrodzeństwo, no to trzy kasy ugrały, no to jest to naprawdę, dobrze, nie? To było wtedy, kiedy Bogdan Michalak akurat też miał tam gołębia? Tak, Bogdan miał w RPA na hotspocie miał drugiego, a jej siostra była trzecia. Trzecia. Mhm. Tutaj od razu jest, żeby nie mieszać. Jest ich dziecko, które będzie na aukcji. Prawdopodobnie samczyk. Tam jest jeszcze samica. Trochę taka budowa za ojcem. To też, jak ktoś może nie lubi, to bardziej V, a nie w U. Także ten jak trochę ma numer gołąb? Trochę głębszy. Ta samiczka ma jak numer?
213,90. Muszę uprzedzić, że tu obrączki trochę po tych wdowcach zbierane. Kolega o tych pieniądzach mówi, ale widać, że na początku nie było go stać, żeby kupić taką ilość. I tutaj sobie tak, jak tutaj robiliśmy zdjęcia, z tych gołębi chyba 15-16 sztuk, coś takiego. To są gołębie wszystkie z rocznika 2017, aczkolwiek niektóre mają obrączki z 16 roku i jedna jest obrączka chyba z 15 roku, ale wszystkie są z rocznika 2017. Koledze zabrakło po prostu obrączek i żeby zaobrączkować te młode gołębie, które i tak nie będą u niego latały, będą przeznaczone do rozpłodu, co nie stanowi aż takiego dużego problemu. Są takimi obrączkami właśnie zaobrączkowane. Mają takie założone. O, a teraz jakiego masz gołębia? No, bo tutaj później doniosłem, bo po jednym na początku miałem, tu jest jego siostra z gniazda. Jego, czyli kogo przypomnę? Tego młodego. Tak. 213,75, także nie po kolei są numery. Teraz akurat nie widzę a tego. A to są te, ale... co są na sprzedaż, mamy wystawione? Tak. To będziemy mieli wystawione, dobrze. Tutaj akurat zobaczmy, o, teraz, zrobiliśmy zdjęcia, klatka teraz została. Tak zrobiła, bo przy okazji tego, czy tam patrzę na oczy, czy nie patrzę, to raczej nie patrzę. Taki też z takich większych sukcesów miałem pierwszego asa na WG Kuźnica w 2015 roku. Ten gołąb był z finału czwarty. Tam były jeszcze jakieś loty przedtem, to chyba nie wyszedł z dziesiątki. Później była aukcja na Pipie, to po prostu ten gołąb poszedł za takich trzech Chińczyków się szczepiło i dolicytowali go do 8600 euro. To byłem w szoku, że za polskiego gołębia, a nie olimpijczyka, tyle pieniędzy dali. No i tam były rodzice, sparzone były gołębie o identycznym oku, co jest może wbrew. Glazer, ciemna wiśnia, a jedyną rzeczą, ja tu jak robiliśmy wcześniej zdjęcia, co tutaj Krzychowi mówiłem, że to powinien być dobry gołąb. Bo drżała mu ta całe oko, drżała. Tak, ta źrenica co chwilę tak aż pulsowała, nie? No to jedyne co, to mi się podoba. Ta cecha, na to zwracasz jakiś... uwagę po prostu. Tak, a stary Vandenabele jeszcze, to większość to by chyba głowę urwała, to jakby... szprotkę. Wiadomo, że z wiekiem mu tam ten pigment trochę naszedł właśnie, aha, nie? A jak był młody, przywieziony, roczny, to tak jakby szprotkę widzieć. Tylko źrenica i prawie całe białe oko, nie? Dużo ludziom to się nie podoba. No, tutaj mamy gołębia z 15 roku. Z 15, tak, 16465. Jego ojciec to jest oryginał od Heberechta, to jest syn Pancho Jelle, super rozpodowca, a matka jest córką Fele 040 i takiej samicy od Eddie Leutens, którą szczerze mówiąc im odsprzedałem, bo hodowcy tej samicy po kilku latach się odezwali i bo ja ją kupiłem z Pipy, powiedzieli, że pamiętają jak ten gołąb wygląda i coś im tam pasował do hodowli i oni by chcieli odkupić, no to nie chcąc zrobić na przekór im, no także babci od niego... Odsprzedałeś im po prostu. Tak, babci od niego już nie mam, chociaż naprawdę była super, super rozpłodowa. Od Heberechta z tej linii Pancho Jelle są takie właśnie często ciemne. Zresztą tam jak byliśmy u Chrisa Heberechta, to bardzo dużo miał właśnie tak, tego typu barwy gołębi. Taki ciemny, który tam był w gołębniku, co mówiłem, że ma taką wiśnie oko, taki syn Fele, to właśnie też, on też punktował mi do GMP, tylko nie mam go tutaj, bo młode jakoś tam już wyszły wcześniej po nim. Rozumiem. I co chciałem powiedzieć, i ten ciemny też jest po tej samicy od Eddie Leutens. Także ten poprzedni samiec. A tu masz takiego szali troszeczkę bardziej, nie? Wiesz co, Krzychu, ja tak nie lubię szali, ale tą lubię. Bo pierwsza w oddziele z maratonu. 2014 roku, tak, ale numer pokażmy jej. 6279. Tak. To jest wnuczka właśnie tej samicy od Putmana z Van Dijków. Tam jest dołączony też taki Rozier z 181, który jest po siostrze Iwana. Także trochę w ogóle te Vandenabele gołębie pasują w Van Dijki. Jak ktoś ma takie linie na gołębniku, to warto spróbować, bo po co wyważać otwarte drzwi. No samica miała 10 konkursów, też często typowana prawie non stop, kilka razy w
tej karcie wyników występuje, także mocno pomogła. Mówię, trzecia na rejon z maratonu i ona była w parze z tym poprzednim samcem. Tutaj jest młódek po nich. I tego mamy na sprzedaż właśnie? Tak. Mhm. Także też po dwóch. Jaki tam akurat... ma numer? Jaki numer ma ten gołąb? Pokażmy. 73,50. Tutaj gdzieś jest drugi, 73,49. No to to też jest po dwóch gołębiach z wynikami, po dwóch gołębiach lotowych. A w wodowodzie sobie będziemy mogli te gołębie, o których Arek mówi, odnaleźć. Pokażmy jeszcze tutaj właśnie, bo tu masz chyba samczyki, tak? Jeszcze? Tutaj te większe, tutaj to są samczyki. A tutaj akurat jest samica jedna. Aha. Niebieska, taka z 2016 roku. A nie, to jest jej córka, czy syn. Z 12-21-61. To samica jest? Tak, no ale to, to jest... Nie? Właśnie. To jest... Żona jak będzie oglądać ten film, to się obrazi, ale to jest taka moja druga żona. Zawsze wchodzę do gojnika. Ogląda może. No, tak, taka anegdota. Bardzo tam czekałem na maraton, bo pierwszy właśnie miałem skieprzony. A drugi, bo już tam coś tam do GMB się szykowało, no i pierwsze pięć rzeczywiście usiadło, pierwsze pięć typowanych. I tam jak byliśmy, to widziałeś, że one tak wchodzą, ale muszą tutaj z dachu tak trochę skoczyć. I ona przyleciała z lotu, z tego maratonu i wpadła w tą dziurę i się odbiła. A później wyszła i mi na dachu kiwała 15 minut, także tu jest dwójka jej dzieci też, no samica ekstra, nie? To jest właśnie wnuczka 461 i dołączona córka Jonge Super Krak od Ludo Klasens też taką mam. To jak było, Ludo Klasens sprzedawał gołębie, to zanim Jonge Super Krak pojechał do Chin, to był chwilowo na pipie. Jeden młody został na pipie, jeden pojechał z Great Wallem, jednego kupił drapa i jedną samicę mam ja. To jest samica, która na czwartym gołębiem w zeszłym roku z 500-ki właśnie miała 18 minut wyprzedzenia. Ten gołąb ma to samo zachowanie co matka, także jak ktoś lubi takie łaskawe gołębie i się z gołębie pobawić, bo ja na to nie mam czasu, ona jest taka, mimo tego, że ja po prostu nie przesiaduję w gołębniku. Ta ma numer 11775. I ona jest na sprzedaż. Tak, to jest też mocny gołąb i dlatego no, czort wie co to będzie. Bo matka duża to może być samiec, może być samica, nie? Mhm. No widać, podobne, nie? No tak, mamusi. Właśnie. Sam pomyliłeś, kiedy wyciągałeś no. Za pierwszym razem. Teraz ta krapiona, to jest samica, nie? Samiec to jest. To jest samica też. Też taka wielka? Tak. Oj, pobrudziła się trochę. Z 2013 roku. 17812. Oczywiście 0,285 tak. Początek, to wtedy ci jeszcze było stać na obrączki wszystkie. Wtedy jeszcze tak, było. No. Jej matką jest oryginał od Barden Luke Gerings, siostra olimpijki Miss Magic. Ta samica też na takie dłuższe loty była typowana, z maratonu właśnie też pomogła, bo była trzecia na gołębniku chyba. Kilka razy na te krótsze loty ją nie typowałem, to jak ją nie typowałem, to była pierwsza na oddział z 300. Także no tutaj też jest po niej samczyk. W ogóle tutaj ten pierwszy młody, to jego matka była pierwsza na oddział. Tutaj z tej drugiej pary ten drugi młody też matka była pierwsza na oddział. Ta była też pierwsza na oddział. Ta Geringsowa była też. No na razie mamy wszystko po jedynkach. No to jest jej syn. Ma numer 106,90. Ale z 2017 tak, roku. Tak, to jest na starej obrączce. Tam jest gdzieś drugi też chyba. Już nie będę go łapał. Tu będziemy pokazać, bo poszły, Arek tam znajdzie następnego gołębia, pokaże. Tu są gołębie, z którym robiliśmy zdjęcia. Tu widzimy szpaczka jednego mamy. O nim coś tam powie Arek. Ale to są po prostu gołębie młode, po tych najlepszych lotnikach, o których Arek właśnie tutaj nam wspomina. Gołębie jeszcze się pierzą po sobie, bo mówię, zawsze już były w innym, na innym etapie. Ale to są teraz z jakiego miesiąca one są? No
tak jak się po wdowcach. To... Tam mogą być na przykład, o, po tej samicy tu jest starszy, młody. No właśnie tak, powiedz, bo taki... jeden, no. I, bo to tak, po tej samicy to jest. To jest właśnie z tego drugiego. Ten ma jaki numer ten? 17981. To jest właśnie z drugiego samca od, z Van Dijków od Putmana. 17 czy 11? 17981. 17981. Ale to jest. 13 roku, stara się tak, no, no, bo... to jest z drugiego Van Dijka od Putmana, którego sprzedałem dosyć szybko jako dwulatka, bo tam ciągle się jakieś coś się miesza na tym rozpłodzie. Jej brat właśnie z tego samego lęgu, bo nie lęgu, tylko rocznika, wygrał to Ostzerenen, 24 minuty wyprzedzenia. One są po gołębiu lotowanym, które właśnie w 13 roku mieliśmy taką bombę na piątym locie i tam dużo gołębi zgubiłem, nie chciało mi się koło gołębi chodzić nawet. Jej ojciec tam zginął. Jakimś cudem wszystkie cztery jajka przyłożyłem po nim, bo on rok wcześniej super leciał. Matka jej jest od Marka Czaski, z tego starego dziadka, Louis van der Wielen, a matka jest chyba 411 tej matki. No ta samica w tym roku najlepszą samicą oddziału została, 13 konkursów i pierwszym asem oddziału. Tak, to teraz trzyma w ręku. Najlepsza w A kategorii w oddziale i w D kategorii. Siódma chyba, albo odwrotnie, dziewiąta i siódma w okręgu, o, ale nie wiem w której kategorii. W zeszłym roku była pierwsza w oddziale w B, trzecia w okręgu, dziesiąta w regionie, miała 14-10 koeficjent. Po niej mamy tu jakieś dzieci na sprzedaż? Tak, i właśnie po tych najlepszych gołębiach, tu niektóre są późniejsze, bo pod takie, co trochę gorzej, albo no są takie, co też do selekcji się nadają, to po prostu po tych najlepszych wziąłem te pierwsze jajka. Podłożyłeś pod te gorsze. Posiedziałem na sztucznych 10 dni i sobie tam drugie. I to jest właśnie, to będzie jej syn. 73-46 to jest z tych pierwszych jajek. Tutaj jej partnerem jest gołąb nielotowany, ale wnuk Rudego. Z tego wnuka... Z Van den Abele. Tak, też miałem wnuczkę samicę. To chyba wcześniej, to teraz młodsze już te, nie? Z późniejszych nabytków. Tamten był z 2006, to teraz... Tak, a te były z 10, tam miałem... samice miałem z 10, ze 3 i dwa samce z 11. No, to ten 174 z 11, te samice były i tam była między innymi córka Rudego, której już nie mam, no ale jej syn tutaj był z nią w parze i to jest właśnie ten młody, tam jest gdzieś drugi, ten, no z tej samicy już nie mam, a może trochę szkoda, bo tutaj w okręgu łódzkim w zeszłym roku czy dwa lata temu samiec miał 17 w A kategorii, a w tym roku u kolegi Jurka z Dankowskiego tam na wschodzie, nie wiem co to jest za oddział dokładnie, ale kolega Jurek wylatał drugiego wicemistrza regionu siódmego w kategorii C. No i samica po całej parze ode mnie jest tam w drużynie po prostu też właśnie z tej córki Rudego, a matka tam była po samicy od Stevenika, takiej pstrej 975 i samcu od Krzycha Pruskiego z Hubenów. No, te chyba już wszystkie pokazaliśmy tutaj. Mamy te młode gołębie, które mamy u nas na aukcjach wystawione. Powiedz tego szpaka może, bo on się tak... To najpierw matkę może pokażę, jak dobrze. Już tak... Najpierw stare, później młode. No, myślałem, że same młode masz tu, a nie, nie, rzeczywiście. Tutaj jest matka, to jest samica... Matka którego? Tego szpaka. To jest samica... Z 2014 roku widzę. Tak, która numer ma jaki numer? 63-34. Mhm. Najwięcej punktów chyba mi zebrała do GMP, bo na początku nie było typowana na tych krótkich lotach. No, na tej pierwszej 300 nie była i nawet na pierwszej 500 nie była, bo te krótsze loty z tą 300 coś jej tam nie szły. Ale na tej pierwszej 500 już siadła chyba pierwsza albo druga na gołębnik i później no, non-stop czołówka. I to jest gołębie, to matka jej, to jest taka stara moja Wanlunka, też 395. To właśnie jej pełen brat czy siostra była 36 w Afryce, dwa lata temu chyba.
A ojciec jest po tej Irlandce i po tym 12-15 synu Hurikana. No, także no, ta samica, jeżeli chodzi o punkty, też w B kategorii występuje. I ona była sparowana z jakimś szpakiem? Że dała tego szpaka? Tak, bo tu jest takie fajne połączenie. Ten gołąb, który on kiedyś był lotowany, teraz go zostawiłem, żeby miała do czego wracać. A ten samiec, ta 395, naprawdę jedna z najlepszych moich samic. Tam taki jest w karcie wyników 2109, to jest jej syn. Taka samica 164-13, to jest wnuczka tej 395. No lecą mi te gołębie od lat już. I to są gołębie z tych walunów na loty takie od 100 do 700. I ja też dwie siostry miałem tej 395 i to jest po prostu no kuzyn z kuzynką, o, złączona. I ta siostra 395 była szpaczką. To będzie chyba samica. Ona ma numer 11794. Później tutaj jest taka para. To jest jeden młody, bo drugie jajko było czyste, starych gołębi. To jest syn tego 791, a pół brat lotniskowej, o której mówiłem. Z samicą od Heberechta też. No gość na takie upalne loty pod wiatr. W tym roku już, bo to jest gołąb z 11 roku, 28-19. W tym roku już coś mu tam nie szło, już trochę starawy był. Ale dwa razy pierwszy w oddziele, raz drugi i to na takich lotach... W tym roku nie? Nie, nie. W poprzednich latach? W poprzednich latach, ale na takich lotach naprawdę silny wiatr w dziób i 30 parę stopni, nie? No i to jest, zobacz, też niby mały gołąb powinien być na takie loty, a to nie, jest... Nie, on jest właśnie duży taki. Masakra, nie? Mhm. Duży i długi taki. I on jest w parze od lat z samicą. To jest właśnie... Córka tego 108. Z 11 roku na olimpijskiej obrączce. Ona jeszcze zapunktowała, ja jej często nie typowałem. Z Heberechta, tak? Nie, to jest po tej właśnie z Kopman Van Dijk od Putmana, po tej 753. To jest półsiostra do tego 178. Jaki tam ma numer? OL, olimpijska obrączka i ile tam jest? 454410. Mhm. A jej ojciec to jest ciemny rozjer, tam właśnie z siostry Iwana. Z Kubenów, także tutaj jest, mówię, on dwa razy pierwszy w oddziale, raz drugi, ona też przez kilka lat już trochę nalatała. Tutaj jest też taki dłuższy gołąb, jest ich dziecko. 11, młody na sprzedaż. Tak, 11798. To z tej pary, co podkreślałeś przed chwilą. Tak. Też płeć na razie, mnie ciężko nam określić, to chyba samiczka będzie. No, zobaczymy. Tutaj też będzie z 15 roku, widzę. Też z 15 roku. Taki ma fajny numer 16 tysięcy. Zobacz, jakie ma fajne plecy. To jest wnuczka też starego, to jest siostra takiego ciemnego, co tam pokazywałem, taki był na dole. Fajna samica też w GMP uczestniczyła tam na jednym z końcowych lotów. Też pełna siostra tych gołębi, co były tam dwa razy dziesiątą pozycję miały u Bartka Morela i tego, który w tym roku w Chinach lata. Z tego miejsca chciałem pozdrowić kolegę, bo ona jest fajna gołębica, ale ostro idzie na samca. I kiedyś przestrzeliła i gdzieś tam koło Radomska, po prostu weszła do hodowcy, któremu dziękuję. I odesłał ci. Tak, ja mówię, odesłał, on był u mnie, dostał dwa mutki, dlatego jeden tu jest po niej, bo były dwa, jednego dostał. Nie pamiętasz, jak się nazywał. Wiesz co, z tego stresu z tymi papierosami, bo ja tylko o tym też myślę, to... Aha. No to jest trzeci dzień, to najgorszy chyba. Się. No myślę, że się nie obrazi, ważne, że go tutaj pozdrowiłem i chciałbym po prostu... No zadzwoniłem tam do oddziału, żeby też jako prezes tam podziękował temu hodowcy. Myślę, że się miło czuł i starajmy się, koledzy, też dziękować naprawdę za takie rzeczy, to wtedy może tego zatrzymywania gołębi będzie mniej. No, tutaj będzie jej gdzieś młody. Tak, 11792. Ona była w parze też z samcem kiedyś lotowanym, teraz też do niej zostawiony.
Ten samiec jest właśnie po tej córce Tipsa. Także to jest jej. To by było tutaj wszystko chyba. To mamy te gołębie omówione. Tak jak mówiliśmy, gołębie tutaj przedstawiliśmy hodowlę kolegi Arka Bittnera. Kolega nam streścił tutaj w kilku słowach, bo czas też tutaj troszeczkę, wiadomo, można długo, długo o gołębiach rozmawiać, ale te najważniejsze linie, które u siebie posiada, to co mu się sprawdza, jak hoduje te gołębie, widzieliśmy też gołębniki, jak wyglądają i też słyszeliśmy, jakie ma podejście do profilaktyki zdrowotnej. Gołębie, które tutaj będziemy mieli u nas na aukcjach wystawione, pochodzą właśnie z tych najlepszych tutaj asów lotowych, o których nam mówił, dlatego zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi gołębiami, wzięcia udziału w licytacji. A gdyby ktoś chciał więcej informacji o tych gołębiach, które kolega Arek posiada, to można sobie zobaczyć na stronie internetowej w portalu, w serwisie Pasja Gołębie, czy też u nas tam w gołębiach, hodowlach, między innymi Arka Bittnera, można zobaczyć, jaki on był. Ale zawsze też można do kolegi zadzwonić i się dowiedzieć tutaj telefonicznie o wiele, wiele innych szczegółów. Także na razie dziękujemy, życzymy powodzenia, dobry a wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału w licytacji tych gołębi, o których wspominał kolega Arek. Do zobaczenia.